Jesteśmy gdzieś tutaj, na żółtym szlaku. A dokąd idziemy? Niestety idziemy stąd, tutaj i teraz tu do czarnego i dalej do... Tu pisze turbacz. Idziemy na turbacz. Idziemy na turbacz. Każdy, dla kogo spanie zimą w namiocie jest czymś obcym, może tutaj na Wintercampie spróbować swoich możliwości. Wedle oczywiście tego, jak tylko będzie chciał, jeżeli dla kogoś ta temperatura jest paraliżująca, spokojnie może się przespać w schronisku, jeżeli wymięknie. Trzeci zimowy biwak szkoleniowy uważam za otwarty. Są miejsca w namiotach, a dla twardzieli są jamy śnieżne. Ja sam mam zamiar pierwszy raz w życiu przespać się w takiej jamie, ponieważ nie miałem nigdy okazji. Byłem kiedyś w iglo, ale w takiej konkretnej jamie to nie. Także to też są fajne nowe doświadczenia. To, co w tej chwili się odbywa, jest pokazanie pracy na lawinisku dwóch psów ratowniczych jednocześnie. Bez psów nie da rady? To jest jak szukanie igły w stogusiona? Da rady, ale jest, z psami jest o wiele szybciej. Zdecydowanie szybciej. To jak szybko psy mogą odnaleźć taką osobę? No, trudne pytanie, dlatego że to od wielu czynników zależy, prawda? Od wielkości tego areału, który jest do przeszukania. Areał, który tutaj jest 200 na 200 metrów i to trwa około 2-3 minut. Kiedy człowiek jest pod śniegiem jeszcze żywy, to on cały czas cząstki zapachowe swoje wydziela. Dopóki nie obmarznie, tak długo psy będą wyczuwały ten zapach. Wszystko się, że tak powiem, zmienia z czasem. Im dłużej to trwa, tym gorzej jest psiakowi to odnaleźć. Warunki atmosferyczne mają duże znaczenie. Im większa wilgotność, tym lepiej jest zakonserwowany zapach. Dla mnie to jest wielka radość, że mogę się podzielić jakoś tam drobinką swojego doświadczenia w nieco może innych warunkach. Bardzo cieszy mnie to, że ludzie, którzy tu przyjechali na Wintercamp, są nastawieni aktywnie rzeczywiście na góry, także można się powymieniać nie tylko ciekawostkami, ale także praktycznymi informacjami na temat tego, jak sobie dobrze radzić w takich warunkach, a kiedy ma się obok ludzi z podobnymi pasjami, to jest dużo łatwiej. Namiotowe, które za nami jest naprawdę imponujące. Ostatni raz takie miasteczko widziałem chyba na w 2003 roku. Bardzo fajna idea. Jest to coś fajnego i to, co tutaj ci ludzie w ciągu tych dni czego się nauczą, to będzie na pewno dla nich bardzo wartościowe. Byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy, gdyby takie imprezy odbywały się w przyszłości. Gorące posiłki. Piękna pogoda. Wspaniała atmosfera. Zajebiście ludzie. Niech popachy. Przedupcie. Zobaczę was w przyszłym roku.
macie być w znacznie gorszym stanie niż teraz. Bo to był lajcik po prostu, to się nie liczy w ogóle. Dostaliście certyfikaty, wszystko w porządku, bardzo fajnie, ale jesteście jeszcze niedouczeni, musicie w przyszłym roku jeszcze raz przyjechać, jeszcze raz przejść tą samą przygodę. Żeby nas przyjęli, dobrze? Żeby nas przyjęli. Przyjmą. Jakby co to dzwonić do mnie. Bardzo się cieszę teraz już na poważnie, raz. Tutaj, szalenie fajna impreza, strasznie mi się podobała. W sumie muszę powiedzieć, że to jest bardzo dla mnie poruszające, że ludzie dorośli, niektórzy nawet już mają dzieci, chcą się jeszcze czegoś uczyć. I żeby tak było całe życie. Marzcie i realizujcie marzenia. A ja wam będę zaraz trzymał kciuki. Na razie.